A więc witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szuki, a dzisiaj zagramy w GrowPlanet. Słuchajcie widzowie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem po prostu wydobyć z tej naszej planety wszystko, co się da. Dokładnie, więc może zacznijmy. Na początku zacznijmy może od talerza. Talerz, dobra, co to da? Aha, po prostu będzie sobie tak stał, taki talerzyk. A piłeczka? Co daje piłeczka, przepraszam bardzo? Uuu, ten talerz to jest jakaś antena satelitarna. Ej, to trzeba dać telewizor w takim razie, żeby ta antena, żeby odbierał kanały różne. Co jest? Dobra, to jest dobry pomysł. Weźmy sobie teraz jeszcze takie pudełeczko. Co to pudełeczko da? Nic nie da. Kolejna antena, widzowie. Aha. Dobra, to może jakieś góry dajmy w ogóle, bo to jest, skoro to jest taka planeta, to dajmy tu góry jakieś, bez hitu, co jest? Dobra, spróbujmy to na spokojnie rozwiązać, widzowie. Teraz dajmy jajo, ponieważ musimy stworzyć życie na tej ziemi. Okej, śmigło, dawać śmigło. Nie wiem, po co to śmigło jest, ale może to coś da po prostu, no, może tak. Dobra, nie chcę nic mówić, ale rurka będzie bardzo potrzebna na pewno. Co tu się dzieje, wszystko? Wszystko awansuje powoli. Dobra, dajemy drabinę i zaraz zobaczymy, czy to pójdzie wszystko w górę po prostu. Ej, jest coraz lepiej. Coraz lepiej, widzę, że nawet chmurki stworzyliśmy. Okej. Dobra, dajemy teraz wichurę. Niech ona zwiększy. A myślałem, że to zwiększy ten wiatrek. A to jest jakieś tornado, które sobie tak stoi. Aha. Dobra, dajemy jakiś... Co to jest w ogóle? To jest jakiś pasek? A nie, to jest podstawka na planetę. No tak, to jest przecież logiczne. To jest przecież mega logiczne. Dobra, koniec tego dobrego. Wstawiam koło zębate i zobaczmy, co się teraz stworzy. Ej, stworzyliśmy jakiegoś robota chyba i staw? I w ogóle wszystko tu awansuje, co jest? Co tu się dzieje? Ej. Ale... Aha, wymaksowaliśmy tylko trzy rzeczy. Serio, no dobra, to zacznijmy w takim razie jeszcze raz. Witam was z powrotem, widzowie. No dobra, ja teraz postaram się po prostu to wygrać, słuchajcie. Okej, może zacznijmy od drabiny. Nie wiem dlaczego, tak coś czuję, że to będzie dobry pomysł. Dad, mamy drabinę, to może teraz weźmy kosteczkę. Bierzemy kosteczkę. Okej, drabina awansowała. Dobra, daję kółko w takim razie, dajemy kółko. Zobaczymy, czy to coś z tego wyjdzie normalnego. Zobaczymy zaraz, to będzie po prostu mega. Okej, skoro tak, to co by tu teraz wziąć? Widzowie, możecie teraz szybko napisać mi w komentarzu, co można wziąć i zostawić łapkę pod tym filmem. Koniecznie zostaw teraz łapeczkę w górę pod tym filmem, żeby dowiedzieć się, jak wymaksować wszystkie te rzeczy, co tutaj są. No ale dobra, wracając do gry, biorę teraz góry. Musimy mieć góry w sumie, bez kitu. Góry będą git, tak można powiedzieć. Weźmy teraz sobie jajo, żeby było jakieś życie na tej ziemi. Okej, nasza planeta stworzyła życie, to dajemy rurkę. Dajemy rurkę, to jest chyba jakiś komin w ogóle, ale nieważne. Nieważne, to się nie liczy. Liczy się tylko zwycięstwo i to nasze zwycięstwo. Okej, skoro to już mamy, biorę teraz śmigło. Śmigło, zapomniałem w ogóle, że to jest śmigło. A skoro bierzemy śmigło, o, ile się rzeczy w ogóle tutaj awansowało. Dobra, nieważne. Weźmy sobie wiatr dla śmigła, żeby szybciej tutaj działało to wszystko. To będzie idealne. Słuchajcie, to będzie idealne. Dobra. Skoro tak dobrze nam poszło, to weźmy może teraz sobie koło zębate, żeby stworzyć coś tutaj ciekawego. Nie wiem, czy to się uda, nie mam pojęcia po prostu. Ale tu jakieś jezioro powstają, tu góra w ogóle zzieleniała, co jest? Dobra, bierzemy teraz talerz, żeby on stworzył się, bo to jakaś to jest w ogóle antena satelitarna chyba, ale nieważne. Ej, co tu się dzieje? Wszystko leveluje w górę. Dobra, weźmy teraz sobie tą podstaweczkę. W ogóle ktoś schodzi do nas. Co to za ziomek? Co tu się w ogóle dzieje wszędzie? O, wiedziałem, że wiatr jest dobry dla wiatraka. Wiedziałem to po prostu. Ej, czy to będzie teraz idealne zakończenie tego? Chyba tak, dobra, zobaczmy to. Koniecznie to zobaczmy. Telewizor, odbiera mi telewizor normalnie. A tutaj jakaś pyza się powstała w ogóle. Co tu się dzieje? Jak to wszystko awansowało? Zobaczcie! Wygraliśmy!
Wygraliśmy, widzowie, co jest? Mamy wszystko kompletnie wymaksowane. Spójrzcie tylko na to. Spójrzcie tylko na to, jak to wygląda epicko. Nie no, zobaczcie, wszystko tu gra idealnie po prostu na tej naszej planecie. Wszystko jest wymaksowane i wszystko gra idealnie. Ale widzowie, jeszcze jest w tej grze jedno sekretne zakończenie, więc jeżeli chcecie zobaczyć je, oglądajcie koniecznie do końca, a ja lecę od śmigła. Dokładnie, zaczynam od śmigła, rozumiecie to? Teraz bierzemy góry, no bo czemu nie? Bierzemy góry, zobaczymy, co z nich w ogóle wypadnie, co z nich zdropnie w ogóle, to będzie mega ciekawe. Weźmy sobie też tą rurkę. Rurka jest idealną rzeczą, jaka powinna tu wlecieć. Dokładnie. Dobra, ale żeby zasilić ten wiatrak, trzeba na pewno dać tutaj nasze tornado bierzemy. Dokładnie, bierzemy tornado. Niech szybko się rozwinie i niech zasili naszą całą planetę. Okej, koło zębate teraz, bo czemu nie? Let's go. Ale ta góra w ogóle, o kurczaki, zobaczcie, ta góra jest zupełnie inna niż ostatnio. Ej, chyba idziemy w dobrym kierunku w ogóle. O, to jest wulkan jakiś, co jest? Nie, bo on zaraz wybuchnie i zniszczy moją planetę. Nie, ja tak nie chciałem. Dobra, bierzemy kostkę w takim razie. Nie wiem dlaczego, ale może to coś da nam po prostu. Lawa się wylała. A ten wiatr co robi? Zasila koło zębate. Co się tu dzieje? Patrzcie na to. Dobiliśmy się do jądra ziemi? Do jądra ziemi się przebiliśmy. Co tu się dzieje? Tego chyba się nikt nie spodziewał. Dobra, to weźmy może telewizor. Ciekawe, jak on teraz się wsadzi tutaj. A, telewizor jest na lawie. Aha. No przecież to jest mega logiczne. A dobra, a ciekawe, co się stanie z jajkiem. Wrzućmy tu jajko. Wrzucamy tu jajo. Jajo na telewizor. Czy my będziemy smażyć? My smażymy to jajo. Nie. Trzeba to zdjąć z tej lawy jak najszybciej. A, bo się spali te jajko. Halo. Dobra, wrzućmy teraz talerz, żeby jajko wrzucić na talerz. Jednak, a nie, wyszło. Ej, idealnie, dobra. No to teraz może rzućmy piłeczkę. Wrzucamy piłeczkę, zobaczmy, co teraz wypadnie. Co ta piłka będzie? Co ono robi? To jak na jakimś golfie w ogóle stanęła. Zablokowała to tą rurę. O, co tu się dzieje? Co to za kosmita? Co to za podstawka? Co tu się dzieje? To rozwali tą ziemię. Co to ma być, widzowie? Zobaczcie, co to ma być. Ej, to mega spoko wygląda. Jeszcze jakiś robot nam powstał kolejny. I jajo się rozprzestrzeniło. Aha, dobra, to dajemy teraz drabinę i zobaczmy, co z tego wypali. Góry powstały, wszystko powstaje. Nasza planeta jest już praktycznie ukończona. A ten robot co robi z tą drabiną? On zrobił z niej tory jakieś. No nie, i będzie teraz tak sobie jeździł. Będzie tak sobie jeździł po prostu. Aha, on po prostu sobie jeździ tak. Okej, tego nikt się nie spodziewał. A ten kosmita co robi? Ej, smoku, kosmito, co ty robisz? Zjadł to po prostu. Co to ma być? Awansuje to. Co to jest za smoczysko? I spalił wszystko. Wszystko płonie, co jest? O ludzie, co to ma być w ogóle? To jest, ognisty level po prostu. Okej, widzowie, chyba tego się nikt nie spodziewał, ale mam nadzieję w takim razie, że odcineczek wam się spodobał. Jeżeli tak, no to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, napiszcie ciekawy komentarz, na przykład coś związanego z ogniem, oraz zostawcie suba na kanale, aby nie pominąć kolejnych odcinków z grą. No to co, trzymajcie się i cześć!